Łukasz Warzecha, wracamy w programie Wróżenie z Faktów. Przypomnę, że ze mną w studiu Anna Sarzyńska, Tygodnik w sieci, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Witam Was raz jeszcze. Rozmawialiśmy o konwencji programowej Platformy Obywatelskiej, o tym, jak będzie odbierana przez wyborców. Padło przed informacjami pytanie o to, który wariant odczytania odejścia czterech panów z Platformy, panów Protasiewicza, Niesiołowskiego, Huskowskiego i Kamińskiego, utworzenia przez nich osobnego koła poselskiego, wybiorą sobie sympatycy Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, że trzech zostało wyrzuconych z partii, Stefan Niesiołowski odszedł sam. I myślę, że przyszłość będzie wyglądać tak, że jednak politycy Platformy zrozumieli, że rozłam dla tej partii byłby samobójczy dla wszystkich polityków, którzy są związanych. No bo co z tego? Na przykład mówiło się, że grupa Ewy Kopacz może wyjść i pójść też do europejskich demokratów. No ale co to znaczy? Bo to jest marginalna jednak grupa. Platforma, cokolwiek mówić, wciąż jest bardzo silną partią. Ma struktury, ma ilość kilkadziesiąt tysięcy członków. Ma pieniądze. Ma pieniądze, prawda? Więc to jest zupełnie inna sprawa. I myślę, że to zrozumieli też politycy. Trochę pokazała to też trochę konwencja, gdzie rzeczywiście robiono bardzo dużo, żeby pokazać, tak, jesteśmy jedną drużyną i będziemy walczyć o odzyskanie zaufania Polaków. Także ja przewiduję, że żadnego rozłamu w Platformie nie będziesz, a Platforma będzie zwierać szeregi, zwłaszcza, że tak, z jednej strony jest PiS, ale z drugiej strony jest Nowoczesna. To jednak jest, mamy wybory 2018 roku, o czym często zapominamy. Są rządowe bardzo ważne, bo to są mnóstwo stanowisk. No i jeszcze gdzieś tam jeszcze ten kot, który tam depcze po piętach obydwu tym partiom. Także ja myślę, że to wszystko będzie tam gdzieś stopniowo zmierzało z wielkimi perturbacjami i kłopotami, ale jednak do zawiązania jakiejś przedwyborczej koalicji, ale to pewnie do niej dojdzie tam nie prędzej niż jakieś pół roku przed wyborami. No to najwcześniej, albo i później. Natomiast nie wiem, czy uda się tej przyszłej koalicji, skoro już tak wróżymy, wyłonić się jednego lidera. Myślę, że to gdzieś tam będzie jednak oscylowało wokół triumviratu. Ja myślę, że koalicja powstanie przed wyborami samorządowymi. I jest łatwiej wtedy stworzyć koalicję samorządową nawet, prawda? No rzeczywiście, ale można się kłócić o stanowiska, no bo jednak wybierani są bezpośrednio prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, prawda? Ale jednak można stworzyć łatwiej. I w to też wyobrażam sobie, że mógłby być zaangażowany kot, który powie, okej, my się dużą politykę nie bawimy, ale mamy swoich ludzi na samorządowe, to będzie dla nas ważne. Ja myślę, że w tym kierunku będzie to zmierzać. Tylko mówię, dalej powtarzam, że tam się nie da, z tej perspektywy, z tych danych, które mamy w tej chwili, nie da się powiedzieć, że jeden z tej trójki, wielkiej trójki, tak, Petru, Schetyna czy Kijowski zostanie tym jedynym namaszczonym, przepraszam, może to niedobre słowo w ostatnich czasach. Więc i myślę, że to będzie właśnie zmierzało w kierunku triumviratu. Paradoksalnie jeśli będzie słabnąć Prawo i Sprawiedliwość w sondażach, to tym trudniej będzie tą koalicję zawiązać, bo każdy z tych graczy będzie uważał, że może najwięcej ugrać sam. Tak. Konkluzja z tej części naszej rozmowy, jak rozumiem, jest taka, że jednak ta konwencja programowa może sama w sobie nie jest przełomem, ale może sygnalizować pewien delikatny zwrot w Platformie już bardziej ku jedności, ku pewnemu ogarnięciu się wewnętrznemu. Przede wszystkim było widać tam jakąś energię. To już dawno w Platformie nie było widać żadnej energii, a tutaj było widać jakiś dynamizm. Znaczy widać, że próbują zrobić tak zwane nowe otwarcie i chociażby z tego punktu widzenia to nie była zła konwencja naprawdę. No i teraz przechodzimy... Raczej traktujemy ją jako syndrom tego, co się dzieje wewnątrz partii, prawda, niż jako wydarzenie samo w sobie znaczące. I teraz płynnie przechodzimy, skoro mówimy o pewnym odświeżeniu wewnętrznym Platformy, to przechodzimy płynnie do odświeżenia wewnętrznego rządu i co z tego może wyniknąć. Sytuację mamy taką, że zniknął z rządu Paweł Szałamacha, że mamy bardzo mocnego wicepremiera. Ten wicepremier się pojawił w piątek na tweetapie w kancelarii premiera, gdzie ja również byłem. Dosyć tak, no, wyglądał na dosyć zadowolonego. Miał bardzo krótką prezentację, z której niewiele wynikało. Pytanie, czy mając pod sobą, o ile pamiętam... 41? Tak, 16 wiceministrów, o ile dobrze pamiętam, bo dwa ministerstwa jednak. Ileś departamentów, chyba 40, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, w Ministerstwie Finansów pracuje ponad 2000 ludzi. Nie wiem, ile pracuje w Ministerstwie Rozwoju. No pewnie podobna liczba. W każdym razie, tutaj powstaje kilka pytań, ale może zacznijmy od tego.
Jak będzie waszym zdaniem po tej zmianie organizacyjnej, no i to jest też chyba zmiana polityczna jednak, bo Mateusz Morawiecki naprawdę dostał bardzo dużo władzy, bo jeszcze jest Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, który mu pozwala koordynować i tak naprawdę narzucać pewne zadania innym ministrom. Ale to jest ogromna władza nad spółkami, Skarbu Państwa. Tak, którzy zajmują się gospodarką. Mają być tam jakoś w tej agencji, tak, pod panią premier. Powiedzcie, jak uważacie, że ta struktura władzy w przyszłości może funkcjonować? Czy da się skutecznie rządzić w takim układzie, czyli premier, który, no chyba w miarę słaby premier, bardziej już taki premier organizator prac niż premier rzeczywiście rządzący, bardzo mocny wicepremier Jarosław Kaczyński, no i jeszcze jest prezydent, czyli taki czworokąt władzy. No ja z tego, jak ja rozmawiałam z politykami PiSu tam w tym ostatnim tygodniu, jeszcze przed tą rekonstrukcją, ta wizja była właśnie taka, żeby pani premier jakby skoncentrowała się na tych funkcjach reprezentacyjnych, bo to jej wychodzi stosunkowo dobrze i po prostu no, była tą twarzą taką rządu i przekazywała społeczeństwu dobre i złe informacje. Natomiast rzeczywiście tym motorem działań ma być już w tej chwili Mateusz Morawiecki. Ale oczywiście tu jest cała masa pytań, czy rzeczywiście to jest ten człowiek, który potrafi to wszystko ogarnąć, bo tak jak tutaj kolega mówił, jest tego, no, tej władzy dostał wręcz, jeśli nie, no, aż ponad miarę i to czy ten sukces właśnie polityczny go nie zabije, czy po prostu, czy on, bo to wszyscy to już mówią, to nie jest żadna wielka filozofia, ale za te pół roku, no, nie będzie już mógł powiedzieć, że czegoś tam nie zrobił, czy powiedzmy za 8 miesięcy, bo mu ktoś przeszkadzał, tak, no więc ja się spodziewam, że za jakieś, nie wiem, 8-10 miesięcy będzie jakiś tam duże sprawdzam, jeżeli on się potknie, jeżeli tam nie będzie mógł się wylegitymować czymś więcej niż kolejną serią slajdów, no to może dojść do jakiejś większej kolejnej rekonstrukcji, być może już nawet tam ze zmianą premiera, ale nie ma żadnych przesłanek na razie, które by mówiły, że mu się nie uda. Bo, a będzie mógł się wylegitymować czy nie? Na razie mówi o rzeczy, o jednej części tego programu, która ma być najszybciej zrealizowana, pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, ta konstytucja dla biznesu, umownie mówiąc. No tak, ale na razie mamy zapowiedzi i mamy fakty. Fakty są takie, że z hukiem ogłoszono obniżenie CIT-u dla firm małych, ale większość tych firm w ogóle nie płaci, tylko płaci zwykły podatek dochodowy, a od 1 stycznia wzrosną obciążenia. Tak, to jest bardziej propaganda niż rzeczywista zmiana dla większości. Składka na ZUS o 4,5%, dobrze pamiętam. Tak. Więc to dotknie tylko jednoosobowe firmy na przykład, etc. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że moim zdaniem jest to zapowiedź i pierwszy krok do poważnej rekonstrukcji rządu, ale już na poziomie premiera. Znaczy tą nominacją Mateusza Morawieckiego pozycja Beaty Szydło została dramatycznie osłabiona. Dlatego, że pod jej bokiem wyrósł nadminister. Znaczy między nadministrem a nadpremierem, którym jest Jarosław Kaczyński, no trudno znaleźć miejsce dla premiera. Dlatego, że władza, którą dostał Mateusz Morawiecki, jest nie tylko ogromna ze względu na ilość departamentów, ministrów i tak dalej. Nikt w Polsce nie miał takiej pozycji, że odpowiada z jednej strony za sferę ściągania podatków i ich, a z drugiej strony wydatków. Czyli z jednej strony jest się księgowym, a z drugim jest się... Ale chyba Cerowicz nie miał takiej pomysłu. Jedyny, kto był, ale to był rok 89, chociaż faktycznie on nie był nawet tak umocowany. To wynikło z praktyki, prawda, że on jako minister finansów właściwie miał władzę ograniczoną, ale były to czasy trochę inne niż obecnie, wymagały bardzo odważnych decyzji i tak dalej. Więc uważam, że tą decyzją być może nawet Jarosław Kaczyński wskazał ewentualnie za ileś lat swojego następcy. No dobrze, ale to w jakiej perspektywie czasowej byś taką zmianę umieszczał? Czy to rok, czy to półtora roku? Ja uważam, że w ciągu roku może się zdarzyć tak, że to Mateusz Morawiecki może zostać nawet premierem tego rządu. Dlatego, że Jarosław Kaczyński... Pod warunkiem, że mu wyjdzie. Znaczy, jeżeli mu wyjdzie, to w tym momencie... Ale Jarosław Kaczyński dał mu ogromny kredyt zaufania. Wiadomo, że jest na nim... No bo to zdecydował Jarosław. Jeśli mu nie wyjdzie, to ja się spodziewam, że wtedy będzie zmiana razem. Proszę zobaczyć, co się stało. Okazało się, że Mateusz Morawiecki, który nie ma zaplecza politycznego przecież w partii, nie ma zaplecza politycznego, bo nie był działaczem Prawa i Sprawiedliwości, ale okazało się, że wygrał wewnętrzną wojnę najpierw z Jackiewiczem, teraz szałamachą i de facto z premier Szydło, no bo nie sądzę, że Beata Szydło, rozmawiając z politykami Prawa i Sprawiedliwości, czy niechętnie mówią o tych zmianach, ale nie sądzę, że pani premier była tak zadowolona z tego, że nagle pod jej bokiem ktoś dostał tak ogromną władzę. To, no ona tam próbuje
próbuje dorównoważyć pozycję właśnie ministra Kowalczyka, nie, to w ogóle ale to nie, nie, są... Znam, minister Kowalczyk uważam go akurat w tym rządzie, moim zdaniem nieudanym rządzie, akurat jego uważam za jednego z naprawdę dobrych ministrów, który zna się na tym, co robi i cenię go. Z kilkoma rzeczami się nie zgadzam, w których on chce przeprowadzać, ale naprawdę go cenię jako człowiek, który wie, co robi. Natomiast no, z całym szacunkiem, no jednak to nie jest ta pozycja. To nie jest ta pozycja. No i został wysłany do rządu jako specjalny wysłannik. Jestem o tym przekonany. No, Adam Lipiński, który jest szarą ominencją zawsze u Jarosława Kaczyńskiego, dostał wiekopomną po prostu. Funcję, tak. Już widzę, jak z tymi środowiskami gender Adam Lipiński siada przy stole ale i rozmawia. Adam Lipiński jest uroczym człowiekiem. Ale ja w ogóle ale uwielbiam. No, to jest człowiek do piwa i to w ogóle do kiełbaski. Ale on i tak będzie dalej, godzinami rozmawiał. On będzie pilnował równouprawnienia Mateusza Morawieckiego i pani Beata Szydło. Taka jest moja koncepcja. Być może. Wracam do pytania. Czy da się w ten sposób rządzić? Chodzi no właśnie, ja o chodzi tym mi mówiłem, o to, czy ten mechanizm, tak. Czy technologia rządzenia w takim układzie może prawidłowo działać? Musi dojść do zwarcia. Znaczy już dzisiaj, wiemy nie od dzisiaj, że część ministrów omija premier Beaty Szydło i po prostu idzie na Nowogrodzką i tam zapadają polityczne decyzje. Anna Sarzyńska mówi, że nie musi. Wcale nie musi, bo to jest, znaczy pod warunkiem, to troszkę zależy też od Beaty Szydłowa. Ona mimo wszystko nie jest takim politykiem bardzo agresywnym i chociaż tam pewnie niechętnie oddaje tę władzę, ale jednak Jarosławowi Kaczyńskiemu zdaje się podporządkowuje się bez jakichś takich wielkiego właśnie sprzeciwu. W związku z tym, jeżeli ona po prostu zachowa ten swój spolegliwy styl uprawiania władzy, nie będzie powodu, żeby dochodziło tam do jakichś wielkich, ostrych starć. Po prostu no, polecenia będą, znaczy te aktywności, te wszystkie, ta inicjatywa być może przejdzie na Morawieckiego, ale jeżeli nie będzie to jakoś mocno kontestowane przez samą panią premier, a na razie ona nie... różnych rzeczach, które jej można zarzucić, nie jest osobą konfliktową, nie sprawia takiego wrażenia, no to ja nie widzę powodów, żeby to się miało rozsypać. To się może ułożyć przy odrobinie... Aczkolwiek to też nie oznacza, że Beata Szydło nie próbowała wykrawać swojej sfery wpływów w sposób no, na tyle twardy, na ile to było możliwe. Bo ja przypomnę, że człowiek, czyli ważny minister, który stracił stanowisko w tym tygodniu, czyli Paweł Szałamacha, był człowiekiem Beaty Szydło, właśnie. To Jackiewicz zdaje się też. Też tak. Mhm. I ja chcę przypomnieć, i być może taki scenariusz się sprawdzi, jeśli rzeczywiście pani premier uzna, że jest po prostu, mówiąc wprost, no, osobą tylko do reprezentacji, jako ten, ale nie wierzę, żeby to ją nie uwierało, na pewno tak jest, ale twarzą tego rządu będzie dokładnie. Szczególnie jeśli tą władzę już dostanie. No, jest przypadek Kazimierza Marcinkiewicza, prawda? Natomiast druga sprawa jest taka, że to twarzą tego rządu będzie Mateusz Morawiecki. Ale to jest ciekawe porównanie, po które sięgnąłeś właśnie Kazimierz Marcinkiewicz, bo to trochę była taka sytuacja. Kazimierz Marcinkiewicz miał być człowiekiem do reprezentacji, ale okazało się, że miał jakieś własne pomysły. Dobrze wygląda w oczach Polaków, prawda? No właśnie. Ale skończyło on się słabo. W pewnym momencie tak, działać jakoś no, tak jak słyszymy przeciwko jednak Jarosławowi Kaczyńskiemu i to było jakby podstawą jego przedwczesnego powołania. A tego się trudno spodziewać po Beacie Szydło. No więc właśnie myślę, że tutaj raczej taki przypadek nie będzie miał miejsca, zwłaszcza, że no Beata Szydło też pamięta zapewne ten i analizowała nieraz. Jest też obecnie model zresztą podobny w Polsce uskuteczniony już, no to jest osoba prezydenta Andrzeja Dudy, no, który został jednak ubezwłasnowolniony przez partię i właściwie nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłości wykonał jakąś woltę wobec obozu rządzącego. Natomiast ja bym nie był pewny jednej rzeczy. Bo może to jest gra w ogóle na to, żeby zostać następcą. Na pewno tak Andrzej Duda myśli, na pewnego środowiska myśli. Dlatego, że środowisko, znaczy ludzie, którzy pracują, przynajmniej część w kancelarii prezydenta, ma ambicje. I pod różne rzeczy prezydentowi podpowiadało. Wychodzi jak wychodzi, no raczej jest pan prezydent jest raczej w tym obozie władzy jednak osobą też trochę taką do reprezentowania i dawania twarzy. Ale lubiano, ale ten no, sondaże na razie są no, takie bardzo co korzystne. 50% to nie są jakieś oszołamiające, ale zapytam was, skoro zacząłeś mówić o Andrzeju Dudzie, jeszcze o tę wersję, która się w mijającym tygodniu pojawiła, też dotyczy przyszłości, więc jak najbardziej pasuje do tego programu. Czyli wersja o tym, że to Mateusz Morawiecki ma być ewentualnie
kandydata, tak, który zastąpi Andrzeja Dudę już w najbliższych wyborach prezydenckich. To jest moim zdaniem, to było wyłącznie taki był, przepraszam za wyrażenie, szczur puszczony do tabloida, żeby po to tylko, żeby właśnie zwiększyć jego pozycję jeszcze przed tą rekonstrukcją, bo zdaje się, to się pojawiła taka... Mateusza Morawieckiego pozycja. Tak. Jakby uzasadnić jego wysoką pozycję tam polityczną. Natomiast absolutnie nie wierzę w taki... Znaczy absolutnie, no, różne rzeczy nas już zaskakiwały w polityce, ale byłoby to bardzo, bardzo nieprawdopodobny zwrot, gdyby PiS przestawił się nagle z popierania Andrzeja Dudy na Mateusza Morawieckiego. Jednak Andrzej Duda przez kampanię wyborczą i przez ten rok prezydentury już dał się poznać i polubić elektoratowi PiS-u. No, i moim zdaniem dla tego elektoratu byłoby to kompletnie niezrozumiałe takie odsunięcie go nagle na drugi plan i nie danie mu szansy na drugą kadencję. Bo o tych jakichś tam sporach między Nowogrodzką a Krakowskim Przedmieściem, to możemy, my sobie tutaj rozmawiamy i czasami, nie wiem, możemy się spierać, czy one tam są większe, czy mniejsze. Natomiast myślę, że dla przeciętnego Polaka ten spór nie jest oczywisty. Nie ma, to jest przede wszystkim to by było zmarnowanie ogromnego zasobu, jakim jest zawsze urząd. To, że już w ogóle wykluczenie urzędującego prezydenta przed z ubiegania się o reelekcję jest w ogóle niezrozumiałe nigdzie na świecie. Nawet no, musiał być, nie wiem, co się wydarzyć, naprawdę jakaś katastrofa sondażowa. I dobrze sprawuje ten urząd. No, ja uważam, że źle sprawuje, ale dla Prawa i Sprawiedliwości dobrze. Natomiast chcę jeszcze wrócić do jednego. Natomiast charakterystyczne było to, że Mateusz Morawiecki właściwie sam z siebie na konferencji prasowej tłumaczył, że Jarosław Kaczyński nie proponował ani stanowiska premiera, ani prezydenta. Co było, trochę mnie zaskoczyło, że tak sam z siebie właśnie musiałby to zdementował. Przeczytał gazetę. Nie, no ja myślę, że to jest, znaczy... Ja uważam, mówię, że to jest o ile kolejny premier, jeśli się nie wywali sytuacja. O kompetencjach gospodarczych pana Mateusza Morawieckiego wiemy coś, ale wiemy mimo wszystko jeszcze niewiele, bo właśnie chyba nie sprawdził. O tyle o jego kompetencjach politycznych nie wiemy kompletnie nic, bo jako polityk on jeszcze zupełnie nie zaistniał i jakby... Ale jak wspomniałem, już pewną grę poważną wewnętrzną partyjną wygrał. No pytanie, czy własnymi rękami, czy jakby rękami swojego patrona. Na ile można polegać na informacjach, które z Rady Ministrów dobiegały, można by wnioskować, że Mateusz Morawiecki się w tych układankach politycznych średnio czuje, że nie zawsze potrafił być wiarygodnym partnerem, jeżeli inni ministrowie się na jakąś sprawę z nim umawiali, na poparcie jakiejś sprawy się z nim umawiali, no to nie zawsze mogli polegać na nim, mało ofensywny. No taki przynajmniej obraz z tych opowieści, które ja słyszałem, wynikał. Ja uważam, że Mateusz Morawiecki jeszcze się musi dużo nauczyć i ten rok, który najbliższy jest przed nim, a dostał ogromną władzę, będzie rokiem nauki. Pytanie, jak ją spełnia. Ale będzie musiał skupić na sprawach rządowych, na właśnie tak, ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że wbrew pozorom bycie prezesem banku jest dosyć proste, ponieważ każdy bank ma korporację. Ależ oczywiście. To jest bardzo korporacyjne. Tam są jasne, co trzeba robić w jakiejś... Mało tego, bardzo proste jest wydawanie poleceń, bo to nie jest administracja publiczna. Tam się wydaje polecenie i ono rzeczywiście jest wykonywane. A w administracji publicznej bywa różnie. W ostatniej części programu pomówmy o tym, co nas czeka w poniedziałek, czeka lub nie czeka. Mamy mieć strajk kobiet, w sobotę mieliśmy demonstrację... No, różnie można by ją opisać. Ja bym powiedział demonstrację ku feministyczno-lewackich przed Sejmem. Mamy ten czarny protest trwający. Jak sądzicie, czy... Ja bym powiedział środowisk lewicowych, nie lewackich. Ja wiem, że ty używasz tego, bo tak jak prawackich, co to znaczy? No, ja będę się jednak trzymał po tym, co zobaczyłem, jakie tam hasła były, będę się trzymał tego określenia, ale możemy używać różnych. Czy to będzie istotne wydarzenie? Czy ono rzeczywiście będzie miało jakiś wpływ? I co się stanie, kiedy w środę senatorowie PiS przedstawią swój projekt? My oczywiście nie wiemy dokładnie, co w nim będzie, ale myślę, że możemy dosyć z dużym prawdopodobieństwem założyć, że on będzie łagodniejszy od projektu tego społecznego, który w tej chwili jest w Sejmie, w Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości. Zakazującego kompletnie aborcji. Tak, najprawdopodobniej będzie tam zakaz aborcji eugenicznej, której przypadków tych legalnych jest oczywiście najwięcej. Jak to się rozwinie w nadchodzącym tygodniu i czy poniedziałek będzie rzeczywiście istotnym wydarzeniem, czy też góra urodzi mysz?
To może ja zacznę od tego, że ten, jeśli chodzi o tę sobotę, ja jeszcze myślałam, jeszcze w piątek sądziłam, że rzeczywiście ten protest, czy ten ruch taki dosyć mocno nagłośniony, no to może jakby być taki temat, który chwyci i który rozpali te emocje społeczne, bo to jednak no, sprawa, która dotyczy bądź co bądź, no, można powiedzieć, każdy w jakimś stopniu, nie wiem, może dotyczyć każdej osoby, każdy ma jakiś na ten temat swój pogląd. Natomiast no, po tym, co zobaczyłam przed tym Sejmem, po tym, jak groteskową formę przybrał ten cały, jak to nazwać, wiec, po tych kolejnych wystąpieniach, jakiejś całej serii wpadek, po tym wygwizdaniu muchy, po tej deklaracji pani Schering-Wielgus i kolejnych jeszcze może już mniej nagłośnionych, ale też równie komicznych w takich przemówieniach, no to myślę, że troszeczkę tutaj z tego balona powietrze uszło. I czy to zostanie jakoś tam podtrzymane w poniedziałek? No pewnie już tutaj się niektóre osoby jakby nauczą na błędach i przypilnują, żeby to już nie miało takiego wymiaru właśnie komicznego, ale ja sądzę, że to jest w tym temacie jest jakiś potencjał oczywiście, żeby zastąpić na przykład temat Trybunału Konstytucyjnego, który już jest coraz mniej jakby akceptowany czy jakoś taki mobilizujący ten antypisowski elektorat, ale w znacznej mierze ta sprawa właśnie w sobotę została zmarnowana. Ja myślę, że co do poniedziałku jest niebezpieczeństwo. Zawsze jest tak, że jak się zapowiada wielką akcję, ta wielka akcja się okaże malutką akcją albo akcją kompletnie niewidoczną, no to wtedy jest problem dla organizatorów. Ja uważam, że trochę inaczej oceniam tą sobotnią organizację. Zawsze na wiecach się zdarzają wpadki, w lapsusy i tak dalej, jak się mówi, z głowy tak zwanej, prawda? Natomiast ona mnie w sumie zaskoczyła jednak taką ilością osób, było tam chyba około 5 tysięcy. Ja się nie spodziewałem 100 tysięcy, ale jednak uważam, że nic lepszego takim ruchom i opozycji, i KOD-owi, i ten PiS nie mógł dać niż sprawa aborcji. Rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny już jest nużący. Nużący, niezrozumiały, abstrakcyjny. I teraz tak, co będzie w poniedziałek? No, tutaj powiem jak klasyczny człowiek od inwestycji. Będzie albo wzrost, albo spadek, prawda? Więc może wyjść z tego oczywiście duża akcja i jest takie, widać nawet no na w mediach społecznościowych, widać bardzo duże napięcie, ale z drugiej strony może się okazać, że to będzie protest elit. Co byłoby bardzo złe. Ja w ogóle uważam, że błędem było od razu nawoływanie do takiej akcji, jaka była prowadzić w poniedziałek, bo jeśli chciano że zrobić... Za szybko? Tak, za szybko, dlatego, że najpierw należało zrobić... Ale najpierw można było zrobić rozpoznanie bojem. Na przykład, nie wiem, można było wymyślić flashmob, że o godzinie 16 wszyscy wychodzą, nie wiem, w centralne punkty swoich miejscowości, miasteczek, miejscowości i tak dalej. I zobaczyć, ile osób wyjdzie. Ile na czarno i tak dalej. I umawiamy się, po prostu nie mówię, że to jest wiedza, że ktoś na nim musi przemawiać i tak dalej, ale policzmy się najpierw, tak? Więc to może być bardzo zmarnowane. Ja niestety się obawiam, że to będzie trochę bunt, w cudzysłowie, akcja elit. Nie wyobrażam sobie, że gdzieś tam w małych miasteczkach czy miejscowościach, no jednak odeszły kobiety, prawda, nie przyszły do pracy, nie wiem, w supermarkecie, gdzieś tam w sklepie i tak dalej, bo to nie jest możliwe. Nie swojego sklepu, żeby nie, ale nikt też nie będzie się bał stracić pracę i tak dalej, więc uważam, że trochę za szybko nastąpi. Jeśli to się okaże sukcesem, no to się ugryzę w język, ale uważam, że to może się skończyć jednak takim, no, że elity znowu wyszły, prawda? Ja też sądzę, że tutaj to, że to może być... się uda, tak? Może być niewypał, bo to jest jednak tak. Społeczeństwo jest mniej więcej tam, nie wiem, pół na pół, czy nawet zależy od sondażu, tam jest podzielone, no w każdym razie, jeśli chodzi o same poglądy, tak? Że jedni są za, drudzy są przeciw, no nie wiem, to jest pół na pół, czy nawet większość ostatnimi laty było więcej osób tam za tym kompromisem, czyli jakby... Teraz był taki sondaż, teraz nie pamiętam, jakiś... 70% chyba za utrzymaniem kompromisu. No więc tak. Właśnie. Więc jakby z tych, którzy się sprzeciwiają temu kompromisowi, to powiedzmy jeszcze część pewnie jest za zaostrzeniem przepisów. No jakaś tam część zostaje, która ale jest ale zwracam wam uwagę, ten sondaż, który pokazuje właśnie, że większość jest za utrzymaniem kompromisu, też może mieć dwojakie konsekwencje. To znaczy, z jednej strony oczywiście to może być sprzeciw i to jest sprzeciw wobec zaostrzenia ustawy, ale z drugiej strony, jeżeli ten
protest przeciwko projektowi obywatelskiemu ma ewidentny taki wydźwięk, że właśnie zezwólmy na więcej, że bardziej liberalnie, no to też nie jest to, o co chodzi ludziom, którzy chcą utrzymania kompromisu. Odpalił dwa ląty. Jeden ląd to jest tych środowisk, które są, a drugi z tych, które chcą kompletnego zaostrzenia, bo ja jestem przekonany, że senatorowie przedstawią ten projekt, który będzie mówił, że zakaz aborcji jeśli chodzi o dzieci, chory, prawda, dzieci tam ze skandalna i na tym naszą dzisiejszą dyskusję my musimy skończyć. Niestety zawsze się okazuje, że jest za mało czasu, ale nasi słuchacze jak zwykle będą mieli możliwość zweryfikować albo w najbliższym czasie, albo w czasie trochę dłuższym prognozy, które tutaj dzisiaj padły, a padły z ust Anny Sarzyńskiej z Tygodnika w Sieci. Dziękuję bardzo. Romana Imielskiego z Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo. Program Wróżenie z Faktów. Łukasz Warzecha. Do usłyszenia. Reklama. Dzień kawy z MediaMarkt trwa cały tydzień. Z tej okazji super oferty na ekspresy i kawy w super cenach. Akcja trwa tylko do 6 października. Zapraszamy! MediaMarkt.pl. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Minęła 19. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Platforma Obywatelska przyjęła deklarację programową, chce likwidacji IPN-u i CBA. Zbiorowa mogiła na toruńskich Glinkach kryje szczątki żołnierzy niemieckich. Takie są ustalenia IPN-u w sprawie odnalezionych szczątków. We Francji odbyły się uroczystości oczyszczenia kościoła, w którym zamordowano księdza. Paulina Łukawska, zapraszam. Likwidacja IPN-u i CBA, wpisanie do konstytucji kompromisu aborcyjnego, wzmocnienie roli samorządów. To niektóre propozycje, jakie znalazły się w nowym programie Platformy Obywatelskiej. W Gdańsku odbyła się konwencja tej partii. Przyjęto deklarację programową Polska Obywatelska 2.0. Teraz będzie ona konsultowana w regionach. Szczątki żołnierzy niemieckich, a nie jak wcześniej przypuszczano jeńców radzieckich, kryje zbiorowa mogiła na toruńskich Glinkach. IPN zakończył pierwszy etap ekshumacji na terenie byłego oficerskiego obozu jenieckiego. Szczątki ludzkie ujawniono pod koniec sierpnia podczas prac budowlanych. W zbiorowym grobie w latach 1945-46 mogło być złożonych nawet kilkaset ciał, wyjaśnia prokurator Maciej Szulc, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Jest to możliwe. Wiemy, że na pewno są tam zbiorowe mogiły, że oprócz ludzkich kości, które były znajdowane na początku, znaleźliśmy i też 26 kompletnych szkieletów. Ujawniono dwa nieśmiertelniki żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej, to już wiemy. Guziki mundurowe, prawdopodobnie też niemieckie. Sztuczne szczęki, jeden but, kawałki materiału. Na pewno jest tam więcej szczątków ludzkich pochowanych. Śladów ran postrzałowych, na przykład na czas. Takich rzeczy wstępnie żeśmy nie znaleźli. Po zakończeniu wojny wielu żołnierzy niemieckich dostało się do niewoli radzieckich, wyjaśnia prokurator Maciej Szulc. Nie byli od razu transportowani na wschód, ale przez dłuższy czas byli osadzeni na terenie Polski. Rosjanie nie budowali nowych obozów, oni po prostu wykorzystywali te poniemieckie. Tak było po prostu, że ci czasami, którzy byli tam nadzorcami, potem stawali się osadzonymi. A wiadomo, że śmiertelność w tych obozach była duża z różnych względów, chociażby na skutek chorób. Również takie przypadki były, że wielu jeńców niemieckich umierało. Prace w Toruniu będą kontynuowane i IPN czeka na opinie biegłych, które umożliwią identyfikację grupową zmarłych.
W Saint-Étienne-du-Rouvray koło Rouen we Francji odbyły się uroczystości mające oczyścić kościół sprofanowany morderstwem, do jakiego doszło tam 26 lipca. 85-letni ksiądz został wówczas zamordowany przez dwóch dżihadystów. Oczyszczenie dotyczyło przywrócenia sakralnego charakteru krzyżowi, figurom świętych i naczyniom liturgicznym sprofanowanym zabójstwem i przelaną krwią duchownego. Było to tym bardziej głębokie, że doszło do niego w czasie odprawiania przez księdza mszy świętej. W uroczystości, którą celebrował arcybiskup Rouen, udział wziął 200 wiernych obecnych w kościele. Większej ich liczby nie dało się tam pomieścić. Tłumy ludzi obserwowały na wielkim ekranie otwarcie drzwi oraz oczyszczenie kościoła i uczestniczyły w nabożeństwie na dziedzińcu przed świątynią. Byli wśród nich obecni przedstawiciele różnych wyznań, w tym chcący dać wyraz swojej solidarności z chrześcijanami miejscowi muzułmanie. Znaczne poruszenie wywołała wiadomość, że papież Franciszek postanowił wyjątkowo przyspieszyć proces beatyfikacji zamordowanego księdza Jacques'a Hamela. Zazwyczaj okres między śmiercią a otwarciem takiego procesu to 5 lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Cyfryzacja radia w Polsce w stanie zamrożenia. Co dalej? W uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie ma pomóc międzynarodowa konferencja 6 października w Krakowie, na którą Polskie Radio zaprosiło przedstawicieli rozgłośni publicznych z całej Europy, dziennikarzy, a także m.in. polityków. W Hiszpanii radiofonia cyfrowa istnieje od 11 lat, jednak może ją odbierać jedynie 20% mieszkańców kraju. Eksperci twierdzą, że przyczyną tak małej cyfryzacji radia jest zła polityka rządu, ale też rozgłośni radiowych. O szczegółach Ewa Wysocka. W 1995 roku Hiszpania była jednym z pierwszych krajów na świecie, które zaczęły wprowadzać radiofonię cyfrową. 8 lat później w Hiszpanii istniały już 23 rozgłośnie cyfrowe, a ich sieć pokrywała połowę powierzchni kraju. Jednak mimo to nie przybywało odbiorców. Popularność tych rozgłośni malała i teraz można ich słuchać tylko w Barcelonie i Madrycie. Zdaniem ekspertów główną przyczyną była mało atrakcyjna oferta programów nadających w systemie cyfrowym, brak odbiorników cyfrowych, a także niedoinformowanie społeczeństwa. Do dziś niewielu Hiszpanów wie, że odbiór w tym systemie ma wyższą jakość, a programów, nawet słuchanych w samochodzie, nie zagłuszają szumy. Przed 5 laty rząd przyjął plan cyfryzacji naziemnych rozgłośni radiowych. Wciąż jednak nie rozpoczęto wprowadzać go w życie. Zamiast radia przed 5 laty całkowicie zastąpiono naziemne telewizje analogowe telewizją cyfrową. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Polsce zasięg emisji cyfrowej obejmuje ponad 50% populacji kraju, jednak słuchalność nadal jest na niewielkim poziomie. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże i deszcz. Na południu, wschodzie oraz w centrum opady miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Pomorzu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7 stopni na północnym zachodzie do 14 na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich i nad morzem od 8 do 12 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Jutro na zachodzie i północy zachmurzenie duże, okresami deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite, również z opadami, miejscami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo z procesorem Intel Pentium oraz grafiką GeForce za 1499 zł. Zobacz również najnowsze oferty na naszej stronie. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Fundacja Jazzarium, Związek Artystów Wykonawców Stoart oraz Polskie Stowarzyszenie Jazzowe zapraszają na koncert Jerzy Małek Group. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Jazz Jamboree 2016 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep Polskie Radio.pl oraz w kasie przed koncertem. Prawie 7 minut po 19. Polskie Radio 24. I zgodnie z obietnicą wracamy do Budapesztu. Dominik Hej, tam właśnie na miejscu specjalny wysłannik Polskiego Radia obserwuje referendum na Węgrzech, które dotyczy przyjmowania, czy też nieprzyjmowania bardziej uchodźców. Wyniki tego referendum właśnie poznamy kiedy? W zasadzie to exit poll już możemy podać. 42%
to frekwencja, którą udało się tutaj odnaleźć. 95% przeciwko kwotom, 5% Węgrów za kwotami. To jest ośrodek współpracujący z rządem, więc możemy przyjąć, że są to dane, które będą bardzo zbliżone do tych oficjalnych, które teoretycznie jako pierwsze możemy poznać w okolicach 23, ale jak zarzeka się biuro wyborcze, oficjalne będą dostępne w ciągu 2-3 dni. A frekwencja, która o 15 nie wróżyła niczego dobrego, myślę tutaj o tym, by uznać referendum za wiążące, znacząco zmieniła się przez te kilka godzin? 42% teraz wyniosła, w związku z tym referendum będzie nieważne, ale Viktor Orban, który przed kilkoma godzinami niejako ubezpieczył się już na taką okoliczność, mówiąc, że bez względu na to, czy referendum będzie ważne, czy nie, grunt, że więcej będzie głosów przeciwko kwotom i tak zostanie zmienione prawo, więc de facto nic złego się nie dzieje. No to skoro referendum jest nieważne, a i tak będzie wiążące, no to ktoś, kto chociaż trochę ma pojęcie o wydawaniu publicznych pieniędzy, zapyta, po co w takim razie to referendum, skoro władza mogła zarządzić wprowadzenie takiego prawa bez pytania społeczeństwa o zdanie. 16 milionów euro, tyle kosztowała cała akcja kampanii i organizacji referendum. 16 milionów, które wielu uzna, że zostało wydanych w sposób niewłaściwy. O tym, jaka nowa narracja zostanie nam zaproponowana, będziemy wiedzieć w ciągu 2,5 godziny, kiedy Viktor Orban będzie przemawiał na takim uroczystej gali kończącej to referendum, którą Fidesz organizuje tutaj nieopodal mnie. Teoretycznie istniałaby jeszcze jakaś szansa, że ponieważ głosy Węgrów mieszkających poza granicami niejednokrotnie już ratowały referendum, natomiast w tym wypadku 8 punktów procentowych nie uda się już w żaden sposób nadrobić. Czyli definitywnie to referendum nie będzie wiążące. 16 milionów euro, tak? Dobrze kojarzę, euro. Tak, 16 milionów euro to referendum pochłonęło. Ale o jeszcze jedną rzecz zapytam, bo słyszymy się teraz doskonałej jakości. Mówiłeś, że wcześniej miałeś problemy z podłączaniem się gdzieś w miejscach publicznych, bo służby porządkowe, policja dzisiaj wyjątkowo dobrze zorganizowana w Budapeszcie sprawdzała ciebie. Teraz jesteś w miejscu, gdzie spokojnie możesz rozmawiać. Tak, wróciłem do swojego domu, tak to określmy, w którym jest bezpiecznie, w którym mam włączony telewizor, cały czas podgląd na to, co się dzieje i właśnie między innymi dlatego od razu na żywo jestem w stanie przedstawiać te dane NIZUPONT. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo to, że w całym kraju nie uda się uzyskać takiej frekwencji, to powiedzmy, że nie jest jeszcze dużym zaskoczeniem, dlatego że tutaj Budapeszt bardzo ciągnie te wyniki w dół. Ale jeżeli spojrzymy przede wszystkim na dwa miejsca, na Roskę, w którym przed rokiem było centrum apogeum kryzysu migracyjnego, w którym dochodziły do nas zdjęcia dramatyczne, 43,32 zgodnie z danymi z 17.30 i Biczkę, obóz migrantów, w którym próbowano niedawno zgwałcić 12-letnią dziewczynkę. Zapowiedź wielka rządowa, że ten obóz zostaje zamknięty od 1 stycznia. Frekwencja niecałe 44%. W związku z tym to te punkty będą świadczyły o faktycznym sukcesie bądź porażce komunikacyjnej rządu. Mówiłeś, że wróciłeś do domu. Czy w czasie tego, no rozumiem pewnie gdzieś to centrum, mieszkanie w centrum, więc pokonywałeś odcinek pieszo. Udało ci się spotkać ludzi, którzy, nie wiem, dyskutowali na temat tego referendum albo docierają już jakieś pierwsze komentarze takie na żywo osób, które być może wychodziły z lokali, gdzie oddawały głos? Nie, ciężko mi było nawet znaleźć wiele osób, które by w tych lokalach z nich wychodziły. Więcej chyba wydaje się, że jest tu jednak dziennikarzy. W Budapeszcie ta frekwencja 33% to jednak wskazuje na to, że no, być może akurat poruszam się po tych dzielnicach, po których nie ma zbyt wielu ludzi. Tutaj obok mnie otwarte było takie specjalne okienko rządowe. To jest taki pomysł na uproszczenie dróg proceduralnych i coś, co akurat zasługuje na dużą pochwałę. To znaczy nawet dziś do godziny 18 można było wyrobić sobie dowód osobisty od ręki na miejscu, żeby tylko oddać głos, a mimo tego, ja jeszcze do piątku, do wieczora widziałem tutaj duże kolejki, bo tutaj był wydłużony czas pracy, natomiast dzisiaj już tych kolejek nie było. W związku z tym ciężko było, pomimo spacerowania po kilku co najmniej komisjach wyborczych, porozmawiać z kimś, kto faktycznie udałby się tam i zagłosował. Skoro zwróciłeś uwagę na to, że więcej dziennikarzy tak naprawdę niż tych, którzy oddawali głosy, to co dziennikarze, zwłaszcza ci zagraniczni, na temat tego referendum mówili?
Tutaj dyskurs jest w zasadzie tylko jeden. Po co to wszystko? I to jest znów to, o czym jestem przekonany, że Viktor Orbán będzie mówił, że będzie teraz nagonka zachodnich mediów, natomiast Węgry się pod tym nie ugną. Mogłyby znów na to wskazywać te słowa, myślę, że prorocze, które zapisał wczoraj na łamach dziennika Magyar Idők. Myślę, że to będzie teraz jego nowe przesłanie dotyczące tego, że Węgry będą bronić Europy, przy czym on wysunął taki wniosek, że już w 1956 rocznica powstania jest dosłownie za 3 tygodnie dokładnie tutaj na Węgrzech, 60, a także w roku 89, kiedy przecięto żelazną kurtynę do Austrii i Viktor Orbán mówi, że dzięki temu Węgry pomogły zjednoczyć się Niemcom. Myślę, że ten dyskurs w zasadzie nie ulegnie zmianie i nie wierzę, żeby cokolwiek mogło się wydarzyć, by Viktor Orbán wyszedł z tej porażki, choćby mrugnąwszy okiem, że cokolwiek stracił. Tutaj absolutnie na coś takiego miejsca nie będzie. Czyli polityk nieugięty, bez względu na to, jakie wyniki. To jego kunszt, który pozwala mu na to, by sprawować tę funkcję tak długo i mieć tak wysokie poparcie tak długi czas. Myślę, że on też zdaje sobie sprawę dokładnie z tego, że w 2008 roku, organizując referendum 3 razy tak, referendum socjalne, powiedział, że nieuzyskanie, że to, że on wygrał to referendum, czyli że referendum było ważne, 50 i 22 wówczas, czyli rząd nie ma legitymizacji do rządzenia. Wie, w jaki sposób wówczas Ferenc Gyurcsány, ówczesny premier, próbował zbudować swoje poparcie. Jest zna to z dwóch stron. W związku z tym myślę, że będzie doskonale lawirował, aby szybko uciąć spekulacje, że żadnych zmian w rządzie nie będzie. On sam pozostanie premierem, a wybory za 1,5 roku wygra obecna koalicja rządowa. Wspomniałeś o tym wcześniejszym referendum, które o włos wygrane. No właśnie, tak, jak to jest z naszymi bratankami, z Węgrami, którzy referendum traktują jako rzecz poważną, czy raczej nie chodzą, nie przywiązują do tego większej wagi? Czy te referenda są może zbyt rzadko, żeby coś takiego wysnuwać, taki wniosek? Referenda są relatywnie częściej niż w Polsce, dlatego że to już jest 7. referendum od roku 89. W większości przypadków nie udaje się przekroczyć frekwencji 50%. Udało się tylko dwukrotnie. Przy okazji przystąpienia Węgier do NATO w 97 roku, kiedy odbywało się referendum, trzeba było obniżyć próg frekwencyjny. Jeżeli porównam sobie dane rzeczywiste między wyborami parlamentarnymi a referendum i wyborami do Europarlamentu, to wybory do Europarlamentu nadal będą miały najniższą frekwencję. Natomiast te referenda być może odbywają się w jakichś kwestiach, które Węgrzy twierdzą, że są nieistotne. Przy okazji Unii Europejskiej to referendum, które mamy dzisiaj dotyczące kwot migrantów, ma wyższy wynik niż to przy przystąpieniu do Unii Europejskiej. Ale cały czas Viktor Orbán odwoływał się do tego 2008 roku, bądź 2004, kiedy referendum zakończyło się porażką, o którą dzisiaj Viktor Orbán obarcza ówczesny rząd socjalistyczny, które dotyczyło tego, czy Węgrzy żyjący poza granicami będą mieli podwójne obywatelstwo. I ono się nie udało. I teraz Viktor Orbán z drugiej strony nie ryzykuje referendum, kiedy myśli, że może je przegrać. I myślę, że paradoksalnie on może być dość mocno zaskoczony tym, że nie udało się przekroczyć tych 50%, a myślę, że opinia publiczna międzynarodowa oczekiwała co najmniej 60% bądź 70%, bo tyle partii, które popierają odrzucenie tych kwot, mogłyby uzbierać w wyborach. Dziękuję serdecznie. Z Budapesztu obserwator tamtejszego referendum Dominik Hej mówił. Dziękuję za relację. Kwadrans po godzinie 19. Teraz o awanturnikach, badaczach, szpiegach i mnichach. Oto Polacy, którzy na przełomie dziejów docierali do nieznanych zakątków świata i odkrywali egzotyczne kultury. Współcześni podróżnicy są oni również bohaterami książki Pro Poza Horyzont Polscy Podróżnicy autorstwa Joanny Łenyk-Barszcz i Przemysława Barszcza, którzy opowiedzieli o najciekawszych historiach i niezwykłych przygodach odkrywców znad Wisły. A z gośćmi rozmawiała Paulina Kozion. Polskie Radio 24, Paulina Kozion, witam serdecznie. Dzisiaj ponownie można byłoby powiedzieć o podróżach, ale będą to podróże dawne, może trochę zapomniane. Nazwiska, które się pojawią, to Beniowski, znany, ale jednak nie z tej strony. Będzie to Świętosława, będzie to Benedykt Polak. Ciekawe, co Państwu mówią te nazwiska, ale na pewno o tych nazwiskach opowiedzą nam moi dzisiejsi goście, pani Joanna Łenyk-Barszcz i Przemysław Barszcz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Państwo popełnili książkę Poza Horyzont Polscy
podróżnicy. Polskich podróżników mamy wielu, szczególnie dzisiaj wsławieni i na świecie, i w naszym kraju odbywają się różne zloty podróżników, ale Państwo właśnie zaczęli od, jakby można by było tak powiedzieć, od historii polskiego podróżowania. Jak to polskie podróżowanie się rozpoczęło? Kto był pierwszy? Przede wszystkim chciałam zacząć od tego, o czym Pani powiedziała, że dzisiaj się podróżuje, natomiast te podróże, o których myśmy napisali, są tak zupełnie inne. To nie było podróżowanie po to, żeby zrobić sobie kilka zdjęć, wrzucić na Facebooka, czy po to, żeby coraz, jak już nie ma żadnego pomysłu, to coraz dziwniejszym jakimiś na przykład środkami transportu się przemieszczać, albo jakąś konwencję dziwną obierać, żeby to było coraz bardziej zaskakujące, tak robią podróżnicy, no nie, że tam, a teraz będę tam szedł staczkami przez, nie wiem, tam załóżmy Argentynę, prawda? To nie... Albo kajakiem przez ocean. Ale kajakiem przez ocean, to też tak polega na własnych mięśniach, prawda? Jakby zmierzenie się faktycznie z żywiołem. Natomiast wymyślenie coraz dziwniejszej formuły na podróż, to jest coś, co nie jest obecne w podróżach naszych podróżników. Oni nie podróżowali dlatego, żeby podróżować, tylko podróżowali dlatego, żeby po prostu zrealizować pewną misję. Każdy z nich miał wielką misję i podróż każdego wiąże się z wielką przygodą i z realizacją po prostu wielkich rzeczy też. Były to wielkie rzeczy, ale było to przede wszystkim odkrywanie świata. Dzisiaj już usprawiedliwiając może trochę współczesnych podróżników, chyba tak wymyślają ze względu na to, że już wszystko zostało odkryte, a wtedy było trochę łatwiej, nieprawda? Zdecydowanie tak. Był to świat zupełnie nieznany, więc taki Warszewicz, który odkrywał rośliny, miał do dyspozycji całą Amazonię, całą Amerykę Centralną, Południową, pełną roślin przez nikogo nie badanych, więc on mógł tych roślin setki odnajdywać nowych. Teraz, gdy ktoś pójdzie do Amazonii, ma trudniej po prostu, prawda? Bo wszystko jest już zbadane. Na tym przykładzie widać, że tak jest świat, no nie? Świat jest poznany, zbadany. Chociaż ja tutaj bym tak nie tracił do końca tej nadziei i myślę, że też korzystając z książki, może podążając czy na jej kartach, czy w rzeczywistości śladami tych podróżników, że myślę, że na pewno jeszcze można coś odkryć i dotrzeć w miejsca właśnie takie, nawet jeżeli nie całkiem nieznane, to zapomniane. Zapomniane na przykład? Co to może być, patrząc na karty właśnie książki? Może na przykład, no tutaj Kubary, Jan Kubary, prawda? Wyspy Mikronezji, które no już, no nawet teraz to są miejsca mało znane, mało kto o nich słyszał. Zwłaszcza, że ten ich charakter, czy też ten świat daleki taki tych mórz południowych, już wtedy w jego czasach to zaczynał odchodzić w przeszłość. Mówią Państwo o polskich podróżnikach, którzy odkrywali krainę, ale czy to znaczy, że my to podróżowanie mamy we krwi? Patrząc właśnie już na pierwszą naszą podróżniczkę, Świętosławę. Bardzo się zdziwiłam, widząc na kartach książki o podróżowaniu Świętosławę, bo co tak w takim ogólnym pojęciu Świętosława ma z podróżą? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo tak Pani zapytała, czy Polacy mają podróżowanie we krwi. Chyba mają. Polacy są strasznie dynamicznym narodem i nie podróżowali tylko dlatego, bo był komunizm, problem z paszportem, z pieniędzmi i tak dalej. A teraz, gdy się otworzyły granice, gdy możemy podróżować od tych prawie 30 lat, Polacy mi się bardzo po świecie zaczęli podróżować. A ta książka właśnie pokazuje to tło, prawda? Że to było już od tysiąca lat. I wracając do Świętosławy, szkoda, że Świętosława jest taka zapomniana. Świętosława jest matką króli, matką trzech króli. Wiemy o Elżbiecie Rakuszance, że żonie Kazimierza Jagiellończyka, że była matką czterech polskich króli. Natomiast nie wiemy o Świętosławie prawie nic, więc tutaj chcieliśmy spopularyzować tą postać. Ja była podróżniczką dlatego, że wyszła za mąż za wychodziła za mąż za królów skandynawskich i tam musiała się znaleźć, musiała tam dotrzeć, więc na pewno była podróż, prawda? Więc o niej bardzo mało wiadomo. Wiadomo, że była córką Mieszka, wiadomo, że była żoną króla Danii, no więc te dwa fakty, a wcześniej króla Szwecji, więc jak gdyby wiadomo, że ona tam musiała dotrzeć, a jeżeli skoro musiała dotrzeć, musiała przepłynąć Bałtyk, a skoro przepłynęła Bałtyk, była podróżnikiem, prawda? To nie była podróż, to co od początku, więc nie była podróż dla samego podróżowania, tylko właśnie w jakimś celu.
po Szwecji, do której dotarła, tam z tego związku zarażowanego przez jej ojca, przez Mieszka, urodził się Olaf, który został królem Szwecji. Następnie została żoną króla Danii Sinobrodego, z którym miał przynajmniej dwójkę dzieci, króla późniejszego Anglii, Knuta Wielkiego, i Haralda, który był królem Danii. Tak więc właśnie taka wielka historia. Tutaj w tej książce jest beletryzowana, pokazana, tak mówię, bardzo malutko z tych informacji. No właśnie, bo skąd Państwo brali te informacje? Świętosława to już jest ponad tysiąc lat, tak? A tutaj mamy sfabularyzowaną opowieść o tej podróży przez Bałtyk. Tak, tak jak powiedziałam, w tych materiałach źródłowych, tam Adam z Bremy, jakieś kroniki, tak dalej, to są takie wzmianki. Na podstawie tych wzmianek ta historia gdzieś powstała, prawda? Gdzieś w oparciu o ten kontekst historyczny, żeby ta Świętosława, taka osoba bardzo odległa, ale jednak fundująca całą tą historię Europy Północnej, żeby ona gdzieś w tej naszej wyobraźni zagościła. Stąd ten właśnie pomysł na taką fabułę, na trochę na romans, prawda? Bo tak to jest postacią zupełnie osobną na razie. I to jest jedyna kobieta, która podróżowała, jest ich chodzi o Polki, tak Państwo ukoronowali naszą Świętosławę. Na pewno było więcej. W książce nazywa się Świętosława, następni są mężczyźni, ale są też takie wątki romansowe, także na pewno jak ktoś szuka motywów, gdzie pojawia się kobieta, na pewno w naszej książce je znajdzie. Będzie i o kobietach. Takim jednym z podróżników polskich, idąc dalej, jest też Jaksa, który to podróżował do Ziemi Świętej. Chyba nie był wyjątkiem w tamtych czasach. Z perspektywy patrząc takiej europejskiej, to rzeczywiście wiele osób, wielu rycerzy docierało do Ziemi Świętej z krucjatami, ale nie tylko, też z prywatnymi wyprawami. Natomiast Jaksa jest jednym z takich niewielu krzyżowców polskich. Więc on nie wyruszył tam z krucjatą, tylko wyruszył z własną wyprawą w roku 1163. Brał udział w walkach. Wspomina się tam, że właśnie dzielnie w nich uczestniczył. I w uznaniu swoich zasług mógł wrócić tutaj z ziemią, z Kalwarii, i ze zgodą na zbudowanie wiernej kopii grobu Bożego w Miechowie, w malutkiej wtedy wiosce, którą on właśnie rozbudował, budując tam bazylikę i stawiając tam ten grób, który później po opanowaniu Ziemi Świętej przez Saracenów, pielgrzymka do Miechowa była równoważna, uznawana za pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Więc tutaj z jednej strony jest takie bardzo ciekawe połączenie właśnie tej naszej tutaj lokalnej historii Miechowa, który warto zdecydowanie odwiedzić śladami Jaksy podążając, z historią wielką, właśnie z krzyżowcem, prawda? Polskim krzyżowcem sprzed 800 lat, którego można właśnie tam odnaleźć. A jednocześnie oprócz tego, że był tym rycerzem, jak są krzyżowcem. No właśnie, bo tutaj zaznaczają Państwo, pięknie opowiadają o jego podwójnym życiu. Tak jest. Tylko, no nie wiem, może nie będę tu do końca zdradzał, ale od... Tajemnica tkwi w tej historii. Od kilkuset lat, od czasów Długosza trwają spory historyków, z których znaczna część uznaje, że Jaksa był też kimś więcej, kimś zdecydowanie... nie ujmując tej roli krzyżowca, ale kimś, kto miał zupełnie jeszcze inne życie, inną rolę. I tą zagadkę staramy się tutaj właśnie jakoś naświetlić. Wytropić właśnie, bo tutaj nie jest to tylko podróż o Jaksie, ale również o młodym historyku. Tak. Bohaterem jest chłopak student, także cała akcja jest przeniesiona... Czy to jest bohater, który istnieje naprawdę? Tak, jest to bohater, który istnieje naprawdę. Czesław Kański jest postacią...
Czesław Kański. Lub też istniał. Istniał, właśnie. Jest to imię i nazwisko osoby, która nie tak, no, żyła w XX wieku, na początku XX wieku i z naszej rodziny, z Miechowa. I postanowiliśmy włączyć ją w tą książkę. W tym rozdziale jest więcej takich historii, które są faktycznie się wydarzyły, faktycznie osoby faktycznie istniejące. Jest to wszystko miejsca. Jest to wszystko wymieszane, natomiast jest to bardzo współcześnione, ale jest to usadzone w rzeczywistości wszystko, prawda? Ta historia Czesława Kańskiego. Bo Czesław Kański dostaje e-maila w XX wieku. Tak, Czesław Kański jest na skroś książkowy, prawda? Książkowy, tak, ale ma swój pierwowzór w rzeczywistości. Czyli jeszcze zdołali Państwo uhonorować gdzieś tam swoją rodzinę, swoich rodaków. Tak. Jak najbardziej. A jednocześnie też tutaj w tym rozdziale wskazujemy takie bardzo ciekawe miejsca i przedmioty, do których każdy może dotrzeć. To są miejsca w Polsce, które właśnie mogą pomóc w wyjaśnieniu tej zagadki i spojrzeć na nią tak, jak my spojrzeliśmy, że rzeczywiście ta niezwykła historia jest bardzo prawdopodobna i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście to tak wyglądało i miało to miejsce wszystko. Takim ważnym elementem jest na przykład moneta, prawda? Bo prawdy o Jaksie można dowiedzieć się z monety, która jest w Muzeum Numizmatycznym w Krakowie na ulicy Piłsudskiego, w Muzeum Emeryka Hutęczawskiego. I tam ta moneta właśnie sprzed 800 lat jest. Moneta, która tyle sobą mówi, warto pójść i zobaczyć sobie tę monetę, która właśnie, w której też tkwi ta tajemnica, prawda? I troszkę czeka rozwiązanie tej tajemnicy. Tak. Braktadia, jak coś nazywa ta moneta. I zaraz niedaleko stamtąd można wybrać się do krakowskich Norbertanek na Zwierzyńcu i zobaczyć sobie z tyłu kościoła posąg Jaksy i przeczytać podpis, który też dużo wyjaśni. Czyli książka, jednym słowem, może być również przewodnikiem po dawnych polskich podróżnikach. Zdecydowanie i tak. Może być sposobem na spędzenie wakacji. Tak jest. Znajdziemy tam gotowe podróże? Oczywiście. I ktoś powiedział, że fajnie by było przejechać świat w ogóle trasami tych naszych podróżników. To też byłoby wyzwanie. Coraz więcej jest na szczęście takich misji. Niedawna i bardzo znana podróż z rowerem po Afryce. Tutaj trzeba o niej też wspomnieć. Tych podróżników jest jeszcze więcej. Na razie wspomnieliśmy o dwóch. A o reszcie i o tych może bardziej znanych, a przynajmniej osłuchanych nazwiskach będziemy mówić zaraz po informacjach w skrócie. Autopromocja. Nowoczesna, multimedialna, cyfrowa. Jaka ma być współczesna radiofonia? Na te pytania odpowie 6 października organizowane przez Polskie Radio Europejskie Forum Radiowe w Krakowie, w którym udział wezmą najważniejsi przedstawiciele mediów publicznych z całej Europy. Transmisja wideo z wydarzenia na stronie polskieradio.pl. Współorganizatorem konferencji pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest miasto Kraków. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 19.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Tysiące zniczy płonie na ulicach Warszawy. W ten sposób zuchy, harcerze i harcerki ze Stowarzyszenia Harcerskiego postanowili uczcić powstańców warszawskich. Dziś mija 72. rocznica zakończenia powstania, a stowarzyszenie, któremu patronują powstańcy, kończy 20 lat. Znicze płoną m.in. wzdłuż ulic Marszałkowskiej, Senatorskiej, Zamenhofa, Nowego Światu i Alei Szucha. Warszawiacy stawiają na chwilę zadumy i modlitwy chwalą dzieci i młodzież za tę inicjatywę. Sara Jędrzejowska i jestem drużynową ze Stowarzyszenia Harcerskiego. Będziemy rozstawiać te znicze właśnie wzdłuż tras kanałów, w którym powstańcy przemieszczali się podczas Powstania Warszawskiego. Myślę, że każdy sposób, który pomaga upamiętnić i przypomnieć i uświadomić młodym, starym, wszystkim to, co się działo, jest dobry. Dobry pomysł, żeby wspominać swoje historie. Tomasz Wolszczak, Stowarzyszenie Harcerskie. Patron Powstania Warszawskiego jest jakby nieodłącznym Stowarzyszenia Harcerskiego, ponieważ oba chówce, zarówno żeński, jak i męski, właśnie jako patrona posiadają Powstanie Warszawskie, stąd dla nas naturalne było to, że także nie możemy zapominać o 2 października, o tej dacie upadku i zakończenia powstania. Obchodzimy tą datę w sposób szczególny, zaznaczając trasy kanałów. To idea, którą Stowarzyszenie Harcerskie wymyśliło i którą staramy się pielęgnować. 2 października 1944 roku, po 63 dniach walk z wojskami niemieckimi, dowództwo Powstania Warszawskiego podpisało z Niemcami układ o zaprzestaniu bitwy w stolicy.
Węgrzy zagłosowali w referendum w sprawie przyjmowania uchodźców. Rząd w Budapeszcie pytał mieszkańców kraju, czy chcą, aby Unia Europejska mogła decydować o obowiązkowym przyjmowaniu migrantów przez poszczególne kraje. Wynik głosowania nie będzie miał konsekwencji prawnych i nie wiadomo, czy referendum będzie ważne. By było ważne, musi zagłosować co najmniej 50% uprawnionych. Przez większość ekspertów jest ono traktowane jako plebiscyt popularności węgierskiego premiera Viktora Orbana. Z Brexitem nie wolno nam zwlekać, mówiła dziś brytyjska premier Theresa May. Podczas konferencji partii konserwatywnej w Birmingham ogłosiła, że formalny proces wychodzenia z Unii Europejskiej, czyli uruchomienie artykułu 50 traktatu lizbońskiego, nastąpi najpóźniej w końcu marca przyszłego roku. Premier odrzuciła postulat, by zgodę na Brexit najpierw wydał brytyjski parlament. Dodała też, że kraj zagłosował przeciw Unii jako całość, tym samym w pośredni sposób nawiązała do tego, że Szkocja i Irlandia Północna były przeciwko Brexitowi. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Już 33 minuty po 19. Sport. W Polskim Radiu 24. Rafał Bała, dobry wieczór. 9 bramek w dwóch dzisiejszych meczach piłkarskiej Ekstraklasy to znakomite osiągnięcie. Większość z nich obejrzeli kibice w stolicy Małopolski, gdzie Krakowia pokonała Koronę Kielce 6-0. Dwie bramki zdobył Krzysztof Piątek, a po jednej Mateusz Szczepaniak, Marcin Bu-